Siema, siema, z tej strony Lunozaur i dzisiaj gramy sobie na survivalu, ponieważ jakby widziałem, że wielu youtuberów nagrywa survival, więc pomyślałem, czemu by tutaj nie nagrać. Ja myślałem, że tak survival mi się wydawało, że dla takich bedłosowych graczy to w ogóle, słuchajcie, nie jest, nie, nie pasuje tutaj, ale chciałbym spróbować na tej serii i w ogóle przetestowałem nowe przywitanie, napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba. A my co, ja już, bo ja nie chcę wam tutaj przynudzać, jak będę takie, wiecie, drewniane itemy miał, to widzimy się, jak ogarnę sobie trochę lepsze itemy. Okej, słuchajcie, minęło całkiem sporo czasu, a ja już sobie tutaj gram, ale ja mam o wiele lepsze itemy niż się spodziewałem, bo to było cięższe niż myślałem, bo w sumie ja tam zginęłem w lawie i problem z zganiem itemów i w ogóle, ale to już sobie ogarnąłem. Już sobie ogarnąłem, słuchajcie, aż za dużo. Myślałem, że tego nie będę ogarniał, nie? Ale słuchajcie, mam takie itemki. W ogóle ja nie wiem, znalazłem taką przekazacką w kopalni. Normalnie to jest kopalnia VIP. Słuchajcie, i w ogóle zapomniałem przypomnieć, że jesteśmy na 1.16.2, czyli na najnowszej wersji aktualnie. Znaczy, wiecie, możecie to oglądać za rok, to na przykład będzie kolejna wersja, ale akurat jak to nagrywam, to jest najnowsza wersja, słuchajcie. Więc dzisiaj mam zamiar sobie na niej pobrać i w ogóle przez tą całą serię. W ogóle tu sobie zrobiłem taką bazę. Znaczy, o, w ogóle tutaj się napracowałem. Znaczy, to nie się jak naprawdę. Nie wiem, żeby było ładniejsze jak szkiełka, w ogóle jesteśmy w grzybku. Zrobiłem domek w grzybku, tu mam bazę tajną. No, nie jest jakoś tam za bardzo tajna, nie, ale wiecie, nie. I w ogóle mam diaksy. Patrzcie, mam diaksy i patrzcie, ile żelaza, właśnie ja wam o tym mówię, że o, i mam diaksy kilo. Właśnie tyle żelaza ja mam, to kopalnie widzę, że to się po prostu w głowie nie mieści. A więc tak, o, trzcinę cukrową, zrobiłem sobie jeszcze farmę trzciny cukrowej i ona całkiem nieźle tam działa. No, tu mam nieskończone źródełko i domek na drzewie, który zaraz wam pokażę, i enchant. No, to wszystko wam teraz to pokazuję. A więc teraz, o, 21 trzciny, w zasadzie ma ich znowu, żeby rosło więcej też. Bo to mi się podoba na książeczki, będzie spoko, bo już ogarnąłem sobie, nie wiem, czyli enchanting. Słuchajcie, ogarnąłem, więc przydałoby się coś zenchantować, ten kilof na przykład, nie? Ej! Jaką mam dobrą farmę już, nie? Ale to za bardzo się pospieszyłem z tym survivalem. Nie wiem, już bardzo dużo rzeczy tu sobie poogarniałem, ale wciąż nie mam sekika. No, przydałoby się jakiś secik jak sobie zrobić, ale to nie teraz. Ja na razie nie potrzebuję, bo jestem na... O, ja ciągle zapomniałem tego peacefula wyłączyć, bo ja sobie zmieniłem na peacefula, bo tu, nie wiem, to było jakieś nawiedzone miejsce, że tu były tyle mobów, że ja nawet nie miałem szans się ogarnąć, ale... Jej. Dobra, łapiemy to? Nie! O, tu na szczęście zrobiłem sobie taką kopalnię, ale musimy się wracać, słuchajcie, ale mam jak sobie kilo, który sobie przygotowałem na ten dzisiejszy odcineczek. I zenchantujmy sobie, może, co? Zenchantujmy, zobaczmy, trzymajmy kciuki, że będą jak najlepsze enchanty oczywiście na ten heal-off. Ale no, zaraz będzie się zmieniać noc. Wezmę sobie lapis i lecimy. Zaraz jeszcze poogarniam sobie z tej trzciny książeczki i biblioteczki, żeby były dwa większe levele, ale to na razie nie wiem. Na razie chciałbym już zenchantować ten level. Najwyżej enchantuję potem jakieś książeczki. Jeszcze tu w ogóle ten domek na drzewie jest super. I dobra, no tu jest bardzo duży, tutaj mam enchanting. Tak, ten kilof. Ambrejki kawy, o kurde. Wezmę efficiency. Dobra, mam efficiency 1. Nie wiem, jak to mówić. Ale dobra, myślę, że jest spoko. Mam enchantowany kilo, słuchajcie, na survivalku, który dla was minęło to
sekunda, a mi to minęło bardzo, bardzo, bardzo szybko. Znaczy bardzo, bardzo długo, bo z tym ogarnianiem to było skomplikowane naprawdę. No więc tak, może ogarniemy sobie dzisiaj zbrojkę diamentową, sobie zaczerpujemy, kto wie, nie wiem. Ale może spróbujmy pokopać tym jak swoim królowem, tylko muszę wziąć sobie jeszcze kodla tutaj. No i co mi jest jeszcze potrzebne? Tak, pochodnie. Pochodnie to jest podstawowa rzecz. A w ogóle patrzcie ile mam golda. Pochodnie to jest podstawowa rzecz oczywiście do kopalni. Mam gammę, ale ona beznadziejnie nie miała. Więc mam taką nie, że w ustawieniach Minecrafta tam te foldery ogarnąć. O nie, bo tu ja mam tunele kopałem na 11 poziomie. Ale to tam nie ma tej rzeczy, co chcę wam pokazać. Niestety, ja nie wiem, napiszcie, czy na przykład, żeby wyrosło jakieś drzewko albo trawa, tu czy potrzebuje słońca, bo ja nie ogarniam tego survivalu za bardzo. Zrobiłem sobie w kanionie rzecz oto taką. Normalnie taki krajobraz w kanionie, tylko słuchajcie, ja muszę poczekać, aż mi te rzeczy wyrosną. Ja wiem, że mogę mączką. Ej! Ale mi się skrzydła świecą, bo jestem na Battle Lionie. Ale mi się skrzydełka świecą, a to szybko kopię, ty! Skitu, szybko całkiem kopię. To już sobie poogarniałem, słuchajcie, rzeczy takie mocne. Jak to wyrośnie, tam będzie trawa normalnie, to będzie super. Będzie taki krajobraz w kanionie. Dobra, a teraz ten dircik to nie, to ja wszystko to ogarniałem, podmieniałem z tą na dirka i w ogóle. Ale dobra. Lecimy na przykład sobie pokopać trochę, co? Pokopmy sobie troszkę. I tak, to może zróbmy tak, że my sobie pokopiemy. Na przykład, nie wiem, przydałoby się zrobić kolejny tunel. Dobra, tutaj kopiemy. A, bo szybko kopię, o jadzie. O, już żelazo mamy. O! Tak, mnie wziąć z zaskoczenia, co? No to nie przez... Ja tu byłem. Ej, dobra, nie, to jest przesada. Oni chcieli mnie zabić. Oni mnie ewidentnie chcieli zabić. Mówię, jak sobie kilo spalić. Muszę uważać tutaj. To naprawdę może być lipa. I napiszcie, czy wolicie jakieś takie minigierki, co się klepie. Czy jakoś tam, czy taki survival. Napiszcie jakieś komentarze. I tak, napiszcie w komentarzu survival, to dostaniecie ode mnie serduszko, ale koniecznie trzeba ten kanał subskrybować. Już tego żelaza nie zbieram, ale ja już mam dość żelaza, kurde, tego redstone'a. Nie, lapis mi się przyda w sumie, rzadko buduję lapis. Ile tego jest? Ale złoty też mam prawie sprawę. Więc to jest dużo kopalnia, naprawdę, patrzcie ile to jest żelaza. Aha, nie wiem, nie wiem, trzeba się łapać. Wziąłem łopaty. To może ja wam pokażę, jak już znajdę może coś dobrego, co? Dobra, słuchajcie, znalazłem tutaj jakąś kopalnię. Nie, tak kopałem z dominatki. Znalazłem jakąś kopalnię. Tu jest poziom. Aha. 15. Tam przykopałem wyżej. Lipa. Trzymajmy kciuki, żeby były diamenty. Ale właśnie tak jak mówię, znaczy nie mówiłem. Ale przydałoby się pójść do dżungli jakiejś szukać. Tam wiem. O, złotko, proszę bardzo. No, złotko i to mi się podoba. Takie kurde kajwiki to ja lubię. Ale zasady takich pokomplikowanych to ja nie lubię. Bo nie lubię się gubić. Ej, ale muszę sobie tam pójdziemy tylko. Tak, spokojnie. Sobie tam pójdziemy. Zwiedzimy okolice. No widzicie, opłacało się. Złotka zawsze spoko. Ile tu złota, jak my na mesie jesteśmy jakieś. Spo jest, ale nie, ten kierunek naprawdę fajnie działa. Mi się podoba. Nie chcę tu kraczować, to sobie wyjadę. Boję się, że kilo. No nie gadaj, że to była jedna ruda. Uuu, obsydian. No ja mam obsydian trochę, ale na portal by się przydało. W następnym odcinku pójdziemy sobie do netheru.
A teraz na razie nie chcę iść po darmo, bo muszę sobie zostawić na inny odcinek. W ogóle będę, że teraz są kolackie biomy na tym 1.16. Skąd ja poszedłem sam? Są przekozackie biomy, słuchajcie, na tym 1.16, że te naprawdę kozackie, że tam jakieś niebieskie pyłki słyszałem, że są, ale w stanie byłem nagrać serię. Oczywiście się zorganizowało. Jakieś niebieskie dymki, jakieś skały, kurde, nie wiem, jakieś biomy, nowe stworki, to ja wiem, pigliny, tam coś tam, że oni jakoś pilnują złota i handlują złotem, czy coś takiego, nie wiem. Nie ogarniam tego, naprawdę nie grałem na 1.16. No dobra, to jest ta lawa. Dobra, to by było z kopalni na tyle. Ja może przejdę wam pokazać już więcej rzeczy lepszych. Okej, słuchajcie, ja już wychodzę sobie tutaj z mojej kopalni. W ogóle te skrzydełka tak fajnie latają. Nie wiem, tak bardzo fajnie latają te skrzydełka. Mam nowego skina ogólnie, ale dobra. Słuchajcie, co by teraz tu wstawić na następny odcinek do Enchantera? Ja bym chciał sobie... Ile tego jest, tego żelaza, nie? Sobie przytupuję nogę. To skąd ja mam? Z jakiejś wioski zabrałem. Ale dobra. O, pyk. Pyk. Lewy sobie zróbmy na razie, bo nie jestem do niczego potrzebny. O, tam sobie odłóżmy. Dobra, złotko niech się nam przepala. I teraz, czy my to coś jeszcze dobrego? No my możemy sobie opcję porobić, znaczy jednego, ale refilka? Nie, jednego. Znaczy to nie jest biedne, bo to jest tak dużo, ja jestem tak bogaty, naprawdę. Jestem tak bogaty teraz. Znaczy, wiecie, ja nawet nie mam seta, a to już jak... na tak krótki czas, znaczy niby długo, ale jakoś za długo to mi nie zajęło naprawdę, żeby takie itemy zdobyć, takie. Dobra, mam szmaragda. Ej, skąd? Skąd ten szmaragd? W ogóle jedzenia to mam bardzo dużo. A więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Napiszcie oczywiście, czy wam się spodobał, ja odkładam tutaj kill off. No i co? Widzimy się już w kolejnym odcinku. Napiszcie oczywiście, czy chcecie więcej survivalu. Napiszcie, czy chcecie więcej survivalu właśnie z tej serii kozackiej, którą rozpoczynamy i niedługo rozwalimy smoka, bo to nie chcę jakoś długo robić tej serii, tylko tak jak przechodzimy Minecrafta, nie? Ale no, kilka odcinków myślę, że to będzie. Więc tak, my się już widzimy w kolejnym odcinku. Zobaczymy z czego, może właśnie zrobię jakieś klepy, a może survival. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!